J'aimerais répondre à cette problématique dans deux Chciałbym points. powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, prawdziwy karmelita to ktoś, kto przeżywa w sobie intensywnie łaskę Chrztu Świętego. Godność bycia w relacji z Bogiem. Przez chrzest jesteśmy upodobnieni do Chrystusa. Przeżywamy Chrystusa w sobie. On żyje w nas. Przez to tak naprawdę jesteśmy ludzcy, miłosierni, współczujący. Człowieczeństwo to jest tajemnica Karmelu. Życie w Karmelu wymaga właśnie tego, aby być ludzkim. Po drugie, prawdziwy karmelita, poświęcony Bogu jako osoba konsekrowana, chce naśladować Jezusa w tym, jak On sam żył ze swoimi uczniami. Czyli praktykujemy życie wspólnotowe. Naśladujemy Chrystusa także w Jego modlitwie. Codzienna medytacja słowa, tak zwane rozmyślanie, czyli modlitwa myślna. Karmel to także zażyłość z Maryją. Ona jest naszym modelem, jak być blisko Boga, jak czuwać. Owocem tego wszystkiego jest nasze apostolstwo. Moje doświadczenie powołania w Karmelu to przede wszystkim modlitwa. Kiedy mówię modlitwa w Karmelu, to mam na myśli modlitwę w ciszy, o której mówi Teresa od Jezusa. Tam spotykam Boga, tego, który mnie zamieszkuje. Wchodzę więc w siebie, w tajemnicę mojego życia, które całkowicie jest zanurzone w Bogu. To nie jest takie proste, szczególnie dzisiaj w świecie, który lubi i promuje to, co jest efektywne, to, co jest atrakcyjne, ekscytujące. Dla mnie modlitwa jest najbardziej ekscytującą podróżą. Na modlitwie odkrywam siebie przed Bogiem. Odkrywanie swoich darów i słabości, które mogę ofiarować Bogu, daje mi motywację również do pracy nad sobą. Tak więc modlitwa, ta w ciszy, która być może jest bardziej wymagająca, jest dla mnie poznawaniem i Boga, i siebie, poznawaniem siebie w obecności tego, który mnie zamieszkuje. W obecności Boga, który mi towarzyszy.